Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeżeli nie ujrzycie cudów, nie uwierzycie. Ta wymówka, którą Pan Jezus zrobił ludziom, oznaczała, że Pan Jezus zdaje sobie sprawę z jednej strony też z naszej słabości, ale też z tego, że jesteśmy stworzeni, mamy i ciało, i mamy duszę. Byłoby ogromnym błędem tak myśleć o duszy, że zapomnieć o ciele. Dlatego, że obydwie są ze sobą złączone w człowieku i zarówno ciało, jak i dusza mają swoje znaczenie. I trzeba dbać o ciało po to, żeby w tym ciele dusza mogła lepiej chwalić Pana Jezusa. Jeżeli będziemy w dobrym tego słowa znaczeniu dbać o ciało, dbać o Jego zdrowie, dbać o to, żeby wszystko było w Nim w porządku, wtedy łatwiej nam będzie też również mieć żywego ducha, duszę, która będzie bezustannie przy Panu Jezusie. Człowiek chory myśli przede wszystkim o swojej chorobie, człowiek chory przede wszystkim trudno jest mu się skupić nieraz na modlitwie czy pobożnej lekturze. Dlatego właśnie musimy dbać o ciało w takim znaczeniu, które nie jest znaczeniem światowym. I niestety ludzie robią wszystko na odwrót, albo całkowicie zanurkują ciało, myśląc wyłącznie w jednostronny sposób o duszę, albo tak dbają o ciało, i to jest niestety prawie chorobą niemal w całej ludzkości, że zaniedbują duszę. Musimy dbać przede wszystkim o ducha, o nasz stosunek do Pana Boga. Pan Jezus, zdając sobie sprawę, że jesteśmy jako stworzenia, jako ludzie ułomni poprzez nasze słabe, niedomagające ciało, dba również o to, żeby również tutaj było wszystko w porządku. To uzdrowienie syna dworzanina królewskiego pokazuje nam zarazem ogromną moc Chrystusa, to, że jest On stworzycielem, to, że ma władzę nad materią, nad życiem samym i potrafi, jeżeli tylko zechce, wskrzeszać zmarłych czy uzdrawiać najcięższych nawet chorób, jeżeli tylko jest to dla zbawienia ludzi. Widzimy, że efektem, skutkiem tego uzdrowienia było nawrócenie się całego domu dworzanina królewskiego. To pokazuje nam, że zbawienie jest rzeczą najważniejszą. Po to Pan Bóg czyni bezustannie cuda, żebyśmy mieli przede wszystkim życie Boże w obfitości, żebyśmy mieli łaskę, a żebyśmy mieli prawdziwą wiarę. Nasze życie tutaj zawsze będzie czymś skończonym, czymś niedoskonałym, czymś, co zmierza do swojego kresu. Natomiast to, na co powinniśmy się przygotowywać, jest oczywiście czystość i świętość naszej duszy. I każdy, kto będzie dobrze myślał o swoim zbawieniu, kto będzie myślał o swojej śmierci, wtedy też będzie potrafił mierzyć swoje życie taką słuszną miarą i odmierzać to, co jest konieczne, i żyć w taki sposób, że wszystko będzie na swoim miejscu, że nie będzie tego nieporządku i chaosu, który przyszedł wraz z grzechem pierworodnym na świat i który powoduje to, że jest w nas ogromny nieporządek, nie potrafimy podporządkować się woli Bożej i to, że raczej ciało rządzi duchem, a nie na odwrót. Prośmy Maryję, Matkę Bożą, która potrafiła podporządkować wszystko woli Bożej, ażeby nas nauczyła dobrego chrześcijańskiego życia. Ona w swoim życiu musiała cechować się wielką roztropnością, do której zachęca nas również święty apostoł Paweł. Nie jest rzeczą prostą prowadzić dom, nie jest rzeczą prostą zabiegać o wszystkie te rzeczy dnia codziennego, które musiały być zrobione. Pan Jezus nie czynił cudów na co dzień, nie czynił cudów, które by Jego matce ułatwiały życie, bynajmniej. Dlatego też my nie powinniśmy żądać od nadzwyczajnych rzeczy na co dzień od Pana Boga, tylko korzystać z tych wszystkich możliwości, które nam Pan Bóg ciągle daje, i z tych wszystkich szans, które nam daje, którymi uważamy, którymi gardzimy wręcz jako rzeczami, które są dla nas zbyt proste i zbyt oczywiste. Mamy w tym tygodniu wielu wielkich świętych, którzy powinni być dla nas drogowskazem, jak żyć po chrześcijańsku. Mamy patronkę Polski, świętą Jadwigę Śląską, która będąc księżną
na Śląsku i w całej Polsce, jako żona Henryka Brodatego, potrafiła wykazywać się ogromną świętością życia. Blichtr światowy, blichtr dworu książęcego nie zniszczył niewiary chrześcijańskiej, wręcz przeciwnie, spowodował to, że wykorzystywała całe swoje, wszystkie swoje możliwości, które były przecież ogromne, do pomagania ubogim. Żyła jak na końcu swojego życia, po wychowaniu dzieci, jak mniszka, która żyła wyłącznie dla ubogich. Pan Bóg nie szczędził jej również wielu trosk, wielu łez, bo jak wiem, jej małżonek, książę Henryk Brodaty, to pobożny właśnie nie należał. Był ekskomunikowany nawet przez biskupa wrocławskiego Tomasza i rodzony syn Henryk Pobożny zginął od Tatarów, z rąk tatarskich w bitwie pod Legnicą. Jego głowa zatknięta na pikę była pokazywana przez Tatarów, ażeby obrońcy Wrocławia się poddali. Widzimy zatem, że wiele było rzeczy, które prawdziwy chrześcijanin ma dość cierpienia. Pan Bóg nie czyni tak na co dzień cudów, a jednak czyni na co dzień cuda łaski, które są najważniejsze. Innym takim przykładem wielkiego kapłana jest nasz święty Jan Kanty, patron Krakowa i całej diecezji, który, będąc uczonym mężem, wybitnym teologiem, człowiekiem, który mógł korzystać ze związanych ze swoim stanowiskiem profesora Akademii Krakowskiej dochodów, żył całkowicie w ubóstwie, rozdawał całe swoje mienie pomiędzy ubogich i nie wahał się on, który był tak bardzo uczony, schodzić pomiędzy prostaczków i pytać jej o ich potrzeby, o wszystko to, czego oni potrzebowali. Prośmy na Świętsze Serce Jezusa przede wszystkim o łaski, o wiele łask, bo serce Najświętsze Serce Pana Jezusa jest przepełnione darami, które chce obdarować całą ludzkość, a nie może, bo ludzie się temu sprzeciwiają. Prośmy za to, żeby ludzkość otworzyła swoje serce na serce Najświętszego Serca Pana Jezusa, które to serce objawiło się zresztą świętej Małgorzacie Marii Anatok, jak wiemy, które święto mamy w tym tygodniu. Prośmy Najświętsze Serce Pana Jezusa, ażeby było czczone, żeby królowało tutaj na ziemi. Niech Najświętsza Maria Panna, Królowa Różańca Świętego, wspomaga nas w naszych modłach. Niech nauczy nas rezygnacji ze świata i takiego korzystania z dóbr, żeby było to z pożytkiem dla naszego życia wiecznego, a nie ze zgubą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Niepokalne serce Maria. Amen.